Cześć, tu Gurtank i wracamy do Pankillera Lost Alpha. Postanowiłem jednak ukończyć ten mod, z racji tego, że już wiem, że Supernaturala raczej nie ukończę. Raczej Supernatural będzie porzucony w którymś momencie, bo tam jest taka tragedia z balansem, że to po prostu... No, sami widzieliście, jak tam, co tam się wyprawia. Tutaj mamy oczywiście wieżę Babel i bardzo, bardzo nielubianą przeze mnie misję na szukanie amunicji. Jezus Maria, ta misja w ogóle to jest koszmar. Dobra, tu mamy ten, wiadomo, specyficzny rozstaw kart z Lost Alpha. Co ja tu mam? Myślę, że raczej kartę na amunicję bym odstawił. A zamiast tego wziąłbym... może Soulkeeper. I tak kasy mamy jak lodu, więc... Co mi szkodzi? Zaczynajmy. Jest i nasza wieża Babel. Mam nadzieję, że trochę tutaj odpocznę od Supernaturala i tego, co tam się odwalało. Co prawda Lost Alpha też jest niezbalansowany jak cholera, ale przynajmniej w drugą stronę, więc jest w miarę łatwo. O kurde, gdzie mnie... Co mnie tak złapali? Już bez przeginki. Dobra. A jednak nie jest tak łatwo. A, mamy tutaj jeszcze złoto wypada, zapomniałem z przeciwników. Dobrze, ten pajac na górze, krzyżowiec. Aha, tą bronią to se mogę. Mało brakowałbym pominął tą amunicję. Pamiętam, jak te konkretne dwie skrzynki były zgubione i musiałem ganiać cały poziom, żeby je tylko odnaleźć. Dobra, tutaj sobie obskoczymy. O, ile ja mam amunicji do minigana. Dobra, oni niech sobie na razie za mną pobiegają. To mi nie przeszkadza. Shotgun by się przydał. O kurde! O nie, tutaj nie ma checkpointów. O nie. No to sobie kurde, pobiegamy. Dawajcie minigana, bo to nie ma co się bawić z tym. A od kiedy oni strzały z minigana wytrzymują? Co tu się odpierdziela? Jakaś pomyłka, czy bug, bo ja już nie wiem. O kurde, co oni tacy twardzi? Może jednak nie będzie tak łatwo, jak myślałem. Trochę na luzaku do tego podszedłem i zapłaciłem za to życiem. Aha. Super. Tylko jaką bronią mam tam strzelać, jak... Dobra. A wieża Babel to zawsze taka jest przeklęta w końcu wieża. Oj.
Wydawało mi się, że ta broń jest bardzo mocna. Dlaczego oni tutaj wytrzymują strzały z nich w ogóle? Nie wiem. Może jakiś rebalans był? Czy cholera wie? Dobra, gdzie są przeciwniki? Ile mamy sekretów? No chyba będziemy mieli standardowe sekrety. O, tutaj chyba nigdy nie było checkpointa. No nie. Wiać! Wiać, bo tu kurde siła ognia mnie zmiażdży za chwilę. Ten mod był prawdopodobnie rebalansowany, bo oni są tak silni. Tak wytrzymali przede wszystkim. Mi się to bardzo nie podoba. O, jeszcze ten gnój te pająki przywołuje. No. Nawet ze zmiosnymi sercami nie daje rady sobie odbić hapeków. Dobra. Mamy i zbroję. Dobra, tu na górze z trzech pajaców. Z jakiegoś powodu nie mam shotguna, tylko mam tą dwururę. Bardzo mi się to nie podoba, bo nie mogę zamrażać przeciwników. A jest, tylko że to jest inny skin, dobra. Dobra, mój błąd. Dobra, giń pajacu. Ojajajajaj. Teraz będziemy sobie biegali i patrzyli za amunicją. Czy tu jest sekret? Oczywiście twórca się nie zlitował prawdopodobnie. Nie zlitował się. Dobra, zły człowiek był z niego. Czy jednak będę musiał tam skakać? Jezus Mario. Chyba najgorszy sekret z oryginalnego Pankillera to był tam. Ale najpierw sobie pójdziemy po ten łatwiejszy sekret. Tutaj co się skakało, to gdzieś był teleport, z tego co pamiętam. Albo mi się myli. Może być, że mi się myli. Nie, nie myli mi się. Jest teleport. Okej. Okay. Mamy trochę hapeczków. Zbroja. Zajebiście. O, wszyscy nagle teraz widzę grają w Pankillera. Dobrze. Jest i checkpoint. No, w końcu. A, no tak. No tak. Tak, tak. Zapomniałem. Zapomniałem o moim ulubionym sekrecie. Jezu, jak ja go nienawidzę, tego sekretu. Już wiem, skąd brał pomysły gościu z Supernaturala, bo u niego wszystkie sekrety są tak jak ten jeden sekret. No i nawet nie zdążyłem się ruszyć w bok postacią. Boże święty. A pamiętam, ile mi zajmowało prób zebranie tego sekretu. Ponieważ, no nawet nie jestem w stanie czasem skręcić postacią spadającą. To jest najgorsze. Nie jestem w stanie zapanować nad tym, co postać robi, gdy opada właśnie. Jakbym był w stanie to zrobić, to bym był w stanie z łatwością ten sekret zebrać. No. Tym razem się wybiła, nie wiadomo od czego. Jakby jump pad tam był. Amunicję tak wiadomo też nie poskąpili nam tu. No łap się. Nie no, sami widzicie, no przecież to... O Jezu. Nie mogę ruszyć postacią jak tam stanie już. Ona spada albo stoi, no. To niech stoi już jak ma... Dobra, wiecie co, ja już po prostu nerwy tracę. Tracę nerwy na taki sekret. Drabinę by tu dali do tej ściany. Nawet bym nie jęczał, no... Uwierzcie mi lub nie, nic nacisnąłem nawet i spadłem. To jest to. Ile jeszcze kółek tu wykonam? Niektórzy twórcy modów się po prostu litują, jak był trudny sekret, to dają, nie wiem, drabinę. Może coś. Ale nie, lepiej, żeby się gracz męczył. Tu oczywiście F5, bo nie wiadomo, kiedy mi się uda ponownie. I skaczemy.
Oczywiście, suficik. Skoków ciąg dalszy. No, po co tutaj ten sufit zasarany? No, łap się, kurwo! O Boże, dlaczego tu nie ma jakiegoś harpuna, żeby się na to wspiąć? O, z jednego sekretu. Z jednego sekretu będzie tak długi odcinek. Dobrze, zajebiście, udało mi się. F5, bo nie wiadomo kiedy mi się znowu by udało, więc... Jest, jest. Jest. Cud. Cud nastąpił. Lecimy dalej. Ale podejrzewam, że tak będę musiał pielgrzymkę odwalić. Jak zawsze na tym poziomie, bo jak zawsze się jakaś skrzyneczka z amunicją zgubi. A, no mercy. What the... Chyba taki... Nawet na niczym nie stanąłem, co mnie wybijało? Nie wiem, co mnie wybijało, zbieramy dalej amunicję. Mamy 20 skrzyneczek na 95. Nie brzmi to za dobrze. Lecimy dalej. Czekajcie. W razie W patrzę tylko, czy nie pominąłem tej amunicji do kołków. Nie, nie pominąłem. Okej. Dobrze, to wiadomo, trzeba zniszczyć z daleka. Daj mi shotguna szybko. Oczywiście, że mnie trafił. Zabiłem. Kurde, nie. Nie, 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 nie. Nie ma amunicji. Dobra. Dobra. Wiadomo, lecimy do znanego nam wszystkim sekretu. Przepraszam was bardzo. Okej, już telefon wyłączony, bo do niektórych niestety nie dociera. Jak mówię, że będę zajęty. O. Sobie wykorzystałem przemianę, ale jak zawsze nie do końca, bo ja muszę amunicję zbierać. Okej. Dobra, dobrze zawróciłem, tą amunicję zobaczyłem. O! Dajcie jakoś wybuchowe. Coś wybuchowego, bo przecież ja nie mam szans z nimi, jak będę tak szarżował. Z tymi kołeczkami chociażby. No i koniec. Użyję drugiego trybu tej broni. Oni są w stanie się ugasić? To niezłe jaja. Ty śmieciu. Jeszcze mnie trafił. Przed śmiercią. Załatwieni. Pięknie. No dobra, mamy sekret.
Gdzie jest shotgun? Mamy Golda. Dobra, wszystko. Niestety zawrócimy tędy. Chociaż nie, wiecie, jeszcze podejdziemy sobie tutaj, zobaczymy, czy na górze nic nam nikt nie wepchnął, nie ma nic. Dobra, musimy zawrócić, bo ja jednak się bardzo boję tego, że tutaj coś pominąłem. Dobra, poza zbroją jak na razie nic nie widzę, żeby było pominięte. A, tu się pamięta... A, zapomniałem, że tu można się tak rozpędzić w tym modzie. Jak Speedy Gonzales. Dobra. Mamy bloczki, oczywiście F5. Nikt nie będzie przecież zawracał się. Wiedziałem, że spadnie. Puszczaj mnie. No, gościu. No i okej. Zamrażająca amunicja, tak, okej. Dobra. Ła! Się zapatrzyłem na amunicję, że nie zauważyłem tych pajaców z beczkami. What the f... Się mogę wybijać tak? What the fuck? Czekajcie, gdzie jest ten... Oni są w stanie wytrzymać strzały z shotguna w trybie wzmocnienia. O co chodzi? Co z nimi jest nie tak? Dobra, teraz się z nimi rozprawię. Fajnie, że mamy tutaj to odliczanie, o którym wcześniej zapomniałem. To mi pozwala w miarę wyliczyć, kim się trzeba zająć. Wywalaj, gościu. Gnoju. Patrzcie, ile oni wytrzymują. Przecież to jest nienormalne. Zwykłe pajace tyle wytrzymują. Tamci popadali, te demony popadały. A zwykli goście z mieczami przyjmują tyle na klatę. Dobra. Czas na amunicję zbierać. Dobra. To nadal jest słabo z amunicją. 59 sztuk, 60. Okej, z tego co pamiętam, tutaj nigdzie nie było więcej amunicji, tylko była dookoła tego filaru. Chociaż jeszcze pamiętam, że chyba w reloadzie to było. A, to nam się zamknął ten filar. Też tam była na dole amunicja. Dobra, jak coś to może zawrócimy. Kurde, jak się rozpędziłem. Dobra, czas pomarnować amunicję. Kołki. Gdzie mam kołki? Okej. 67 sztuk amunicji. No dobra. Nie mam amunicji. Okej, okay, ubici. Czyli tutaj nie trzeba ich ubijać z dwóch stron. Tak jak to było w innym modzie. A jednak trzeba.
Okej. Okay. No wiem już, gdzie są te dwa sekrety, sobie już przypomniałem. Dobra, tutaj klasycznie uciekamy przed zapadającą się ziemią. Wiadomo. Czy stąd można się dostać do tego sekretu? Oczywiście, że można. Tu gdzieś jest... O, i latarkę mamy, nie tak jak w Supernaturalu. O, super, że mamy latarkę, tylko szkoda, że postać się na drabinie rozpędziła jak rakietą poleciał w górę, kurde. Dobra. Tu mamy jedną sztukę amunicji. Dobra, to sekret co obskoczymy na końcu. Okej. Oczywiście i teraz nie mogę zebrać tego. Bo w trybie demona nie mogę strzelić z innej broni. Słabo. Stańmy sobie przy tym, żeby tego nie zgubić. I poczekajmy, aż tryb demona nam minie. No szkoda, szkoda go marnować, ale... nie mam wyboru. I to nam daje 72 sztuki amunicji. Sobie save'nę, bo tu trzeba zrobić taki skok. Okej, okej, okej. Gdzie jest minigun? Mamy 82 sztuki amunicji. Jeżeli na dole nie ma 13 sztuk pudełek amunicji, to jestem w piździe. I będę znowu ganiał po tym poziomie, zasrany. Mam nadzieję, że się mylę. No dobra. Tak w razie W zapisałem. I lecimy od razu do amunicji. Tradycyjnie. Tradycyjnie dwie skrzyneczki zasrane gdzieś mi się zapodziały. To jest, kurde, no nie wiem, tradycja tego poziomu. Dobra, wy tam śmiecie, to możecie sobie pobiegać co najwyżej. Jak spamił tymi strzałami. Dobra, poziom mamy wyczyszczony. Ale przecież jak to wieża Babel, to nie może się obejść bez świętej pielgrzymki po amunicję, więc... najpierw sobie polezę po sekret, a później sobie poganiamy, bo przecież jakby mogło się bez tego obejść. Ja pierdzielę. Proszę, mamy. Mamy sekret. Dobra, ja wam to przyspieszę, bo to ja to wiem, na co to się zanosi, wiecie?
Wow. Wow. Co za skok, kurde. Szkoda, że to było nie z mojej winy ten damage, ale dobra. Patrzcie, jak ta postać leci. Ja się boję, że sam się zabiję zaraz. Jest i nasza zaginiona amunicja. Oczywiście na samym początku poziomu. Jakżeby inaczej mogło być. Ojej, teraz te bloki mogą mnie zabić. Tym razem szybciutko na wieży Babel. Jest problemowo, można więc powiedzieć. Dobra. No bonus czasowy. Karta przydatna i tania przede wszystkim. Dobra. O! O! Nowy poziom mamy? Nowy poziom. O, to mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc, bo myślałem, że Lost Alpha po prostu przefarbowany Black Edition, ale nie, mamy tu nowy poziom, który jest podwodną świątynią, którą już znam z Fear Factor. I ciekawi mnie, czy to będzie podobnie jak Fear Factor rozegrane na tym poziomie. Ale jak na razie z tego odcinka to było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca, jeżeli Wam się spodobało, zostawcie lajka, może suba, do usłyszenia, no i cześć!